To jest najmocniejszy. To jest w ogóle najmocniejszy, co Łukasz nie włączył. Na sekundę wejdzie na scenę i od 12 powinniśmy zacząć. Czekamy już od 16. Wow, więc 4 godziny przed koncertem. No tak. No. Warto? Oczywiście. Oczywiście, że warto. Yeah. Bluza brudna, ale i tak idę, bo wiecie, żeby tutaj szacunek był na dzielnie od razu. Dzięki bardzo. Dzięki również. Fajnie, że tu jesteśmy, fajnie, że będzie pełna hala i nie mogę się doczekać. Aquaria D! Rozwalimy tą scenę razem. Jestem podekscytowana, ale również troszeczkę zestresowana, ale cieszę się, że tańczymy dzisiejszego wieczoru. Jesteśmy podekscytowani, nie możemy się doczekać, aż wyjdziemy na scenę. Jest wielka radość, a jak jest radość, to jest granie. Jak się czujecie po koncercie z waszą dobrą? Bardzo dobrze, słuchajcie, kochani. Wspaniale. Nie mogę się doczekać! Widzę, że się rozgrzewasz, jak się czujesz? O, najlepiej w życiu. Bo we mnie tylko ta melodia gra. Chcesz zagłuszyć ją każdego dnia. I nie spływa tuż na bukiet róż. Miłość ta nie jest wrogiem. Dzisiaj zagraliśmy koncert w Łodzi. To był naprawdę rewelacyjny koncert. Jeszcze więcej ludzi, myślałam, że niemożliwe niż w Krakowie. Bardzo, bardzo energetyczna publiczność, na długo zostanie zapamiętany. Jestem ciekawa, czy Gdańsk pobije ten rekord decybeli od strony publiczności. Zobaczymy. Nie mogę się doczekać Gdańska ostatniego koncertu. Zapraszam Was do niego bardzo serdecznie. Pozdrawiam Smolastego, gdzie daliśmy super show i było bardzo, bardzo fajnie na scenie, więc mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy dzisiaj wrócili do domu z mojego koncertu, naszego koncertu, będą ukontentowani. Niesamowite wydarzenie. Jest to już mój drugi koncert na jej trasie i czwarty już na ogólnopolskich wydarzeniach wspólnie, więc niesamowite wrażenie. Nie wiedziałem, że w Łodzi jest tyle osób w ogóle i że zapełnią tak piękną salę. Fajnie, że zagrała kawałki sprzed czasów, gdzie jeszcze moja mama kojarzy i z czasów, gdzie ja kojarzę i z czasów, gdzie pewnie mój syn, gdyby istniał, też by kojarzył. No i miło, że zostałem zaproszony na kogoś. Bardzo miło mnie przyjęła publika łódzka. Dziękuję Łodzi. Nim zajdzie słońce i skończy się ten świat, chcę spojrzeć jeszcze raz w twe oczy pełne gwiazd. Nim zgasną ognie, co płoną ciągle w nas, zatańczmy jeszcze raz. Zajebiście wszystkie. Dede po prostu wspaniała była, przepięknie śpiewała, są przepiękni tancerze,
tańczyli po prostu super na najwyższym poziomie. It's amazing! Kochamy Domę! Tutaj jesteś Domę. Najlepsza! Wow, 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 wow. Chcemy powiedzieć, że koncert był po prostu przepiękny. No to jeszcze raz! Nim zajdzie słońce i skończy się ten świat, chcę spojrzeć jeszcze raz w twoje oczy pełne gwiazd. Nim zgasną ognie, co płoną ciągle w nas. Niby ostatnia trasa koncertowa. Liczę jednak na to, że to jednak nie będzie ostatnie słowo Dody, że jeszcze o niej usłyszymy. O, wała, wiła! Dzięki, Łódź! Dzięki, Doda! Wielkie brawo! Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. A teraz wracamy do domu, no i za tydzień Gdańsk. Więc naprawdę było super.